Dlatego, że ja miałam takie poczucie, ja byłam z tych, którzy myśleli, że oni się już nigdy języka nie nauczą. Ja dość na początku edukacji zmieniałam szkoły i klasy, więc poszłam do jednej, to tam już dzieci miały 3 lata angielski, to ja w ogóle, oni już coś tam czytają, ja w ogóle nie kumam w ogóle o co chodzi, nie? Później wracam gdzieś indziej, tam już znowu jest inaczej. Więc mam wrażenie, że trochę to, jak się działa moja edukacja, spowodowało to, że ja nigdy nie uczyłam się języka od podstaw, tylko zawsze wpadałam w coś i zawsze miałam poczucie, że jestem z tyłu. I mimo tego, że jakoś gdzieś tam próbowałam, to ja zawsze byłam w tej grupie takich uczniów, na których nauczyciele, jak ja to mówię, machali ręką, nie? Bo to jest tak. To nie jest tak, że byłam zagrożona, więc nikt mnie tam nie musiał za uszy wyciągać, ale kiepsko sobie radziłam, więc to powiedzcie, no, nie ma talentu, no, nie nauczy się, z ciebie to już nic nie będzie, nie? I ja miałam takie doświadczenia i to było dla mnie bardzo frustrujące. Ja w tym wyrastałam, a im starsza byłam, tym miałam poczucie, że bardziej odstaję od swoich rówieśników, od ludzi, którzy mnie otaczają. I to było, mega przykre, tak? Myślę sobie, że trochę jeszcze to gdzieś tam we mnie czasem się tam gdzieś mi gmera, bo ja bym chciała tak szybciej, 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 szybciej. Oczywiście, Ale się, jasne. ale szybciej się nie da. Już sobie to tłumaczę, że szybciej się nie da. Więc to było bardzo trudne i kluczowe było odczarowanie tego dla mnie, nie? Że ja też przyjechałam tutaj z takim poczuciem, że mój język jest kiepski, jest Boże, jak ja sobie poradzę. To był mój największy strach, nie? Że ja myślę sobie, okej, pracę wzięłam ze sobą, mieszkanie się jakoś ogarnie, życie się jakoś ogarnie, tak? Ja mam też doświadczenie, moja mama jest tutaj, która sobie z językiem radzi, trochę tak jak powiedziałaś, 15 A lat to tego jest. nie wiedziałam, że masz mamę tam. Jest. I ona jest właśnie z takich osób, które, wiesz, no one sobie, ona też późno wyjechała, tak? Więc no to w ogóle też, myślę sobie, inna perspektywa wyjeżdżania, ale trochę sobie ten język ogarnęła na tyle, żeby sobie radzić. Natomiast no, na pewno nie jest to tak, żeby sobie tak radzić, jakby może chciała, albo jak ja bym chciała żyć tutaj, tak? Więc no bardzo mnie to spinało, tak? I przyjechałam z takim poczuciem, nie ogarniam języka. I to było trudne i z takim nastawieniem muszę zacząć szybko ogarniać język, kompletnie nie wiedząc, jak to zrobić, mając poczucie, że niczego się już nie nauczę przecież, tak? No tak. Więc to, co dla mnie było takie, nie wiem, kluczowe, wow i tak dalej, to nie pamiętam, jak trafiłam na twój profil. Na pewno trafiłam na twój profil na Instagramie, ten nie OK English, tylko Mój ten, prywatny. gdzie jest. Tak. No i stamtąd trafiłam na OK English, ale pamiętam, że obejrzałam jakiś webinar, który prowadziłaś i który mówił właśnie, nawet nie był samym językowym, tylko o nauce języka. Ja przeżyłam swego rodzaju olśnienie, chociaż myślę sobie, że to były rzeczy, które gdzieś my wiemy, tak jako dorośli ludzie, nie? Że na przykład, że to, że mam taki poziom, to mnie nie przekreśla. Nie? Jakby ktoś mnie zapytał, czy jak się nie nauczył jeździć na rowerze jako dziecko, to czy się nie nauczy, to bym powiedziała, nie, no jak będzie chciał, to się nauczy. Nie? Ale jak to dotyczyło mnie i moich doświadczeń, takich nie najfajniejszych, to już miałam, że się nie nauczę. Więc to, co ty wtedy mówiłaś, dla mnie było takim, Boże, to da się zrobić. Ja zaczęłam bardzo aktywnie uczestniczyć we wszystkim, co robiłaś, we wszystkich wyzwaniach. Ja pamiętam, wtedy jeszcze miałam dużo mniej klientów, więc czasami, nie wiem, zaczynałam dzień, nie wiem, od 12, od 14 i stawałam na śniadanie o 7, żeby o 8 oglądać śniadanie i żeby później śledzić posty na grupie i brać w nich udział. I faktycznie zaczęłam czuć, że coś się dzieje, że to wchodzi, że jak ja się nie skupiam na tym, że ja tego nie ogarnę, to że to się zmienia. I bardzo byłam z taką myślą, że chciałabym, żeby wszyscy moi nauczyciele, wszyscy, którzy mnie uczyli, zobaczyli, jaką jestem pilną uczennicą. I ile czasu ja też, zanim zaczęłam lekcję z Alaną, ile czasu ja realnie poświęcałam na język w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, tak? Bo to nie jest tak, że to było, nie wiem, pół godziny w ciągu tygodnia. To były naprawdę godziny, tak? Gdzie ja się cisnęłam, sama mówię, nie, podcast, coś tam, dobrze. Te aplikacje, o których wspominałaś, tak? Tandem i tak dalej. Coś nie pasowało, nie jedno, to drugie, to coś tam, zniechęciłam się, nie,
Z powrotem, nie? Także no, to myślę, że u mnie to było tak.